Robimy dziada na koksa. Trzeba z niego wymontować co się da. Fajnie. Wow, co to? Uhuhu! Nieźle. Ale zajebiście. Widzieliście coś takiego? Fajne auto. Wywalamy wszystko. Chociaż Cooper z tyłu przydałby się cięższy jakiś, nie? Ale to niewiele więcej waży, więc zostawimy. O, patrz! Idealnie! Wow! Hi! Będziemy mieli zajebisty samochód no, do Willy. Ciekawe, czy nim się uda, jak myślicie? Dobry będzie, nie? Ciekawe, czy stanie. No też jestem ciekawy. Patrzcie, opony dragowe. Cyk! Dobry jest! Jakie gumy szerokie z tyłu. Nieźle. Dobra, wybieramy felgi jakieś leciutkie. Elegancko. Zajebisty ty! Nie wiedziałem, że takie kurde fury są w tej grze. To ciekawie można przerobić, nie? Widzę, że ostatnio nie robisz premier na YouTubie. No nie robię tych premier, bo właśnie napisałem, zapytałem się was na społeczności YouTube, czy wam się to podoba, czy nie. Napisaliście, że wam się to nie podoba, bo wbijacie na film i trzeba czekać na niego parę godzin, jak ja zaplanuję go na jakiś tam czas. I postanowiłem z tego zrezygnować, żeby wam było po prostu przyjemniej, nie? Pyk. Tego nie instalujemy. O kurde. Ej, on chyba będzie ładnie stawał na ten. Ej, będzie chyba gruby. Nie wiem, no mam nadzieję, że mu starczy mocy. Patrzcie, jaki lekki jest. Niecałe 900 kg i 756 kW. Kozak. Będzie chyba jeden z ciekawszych samochodów, nawet jeśli nie stanie, bo fajnie wygląda, nie? Ale jest odciążony mega z przodu. Patrzcie, jaki kozak. Yeah. Dobra, mamy zawieszenie offroadowe, więc miękkie. Chyba może się udać, ale no nie jestem pewny. Tu też nie. Jeszcze może później z biegami pokombinujemy. Okej, uwaga. Co się będzie działo z nim? No tutaj mamy silnik z przodu, więc może być trochę ciężko. Ale może jakoś się uda. Kozacko wygląda już teraz, nawet jeśli nie stanie, ale... Dobra, prawda jest taka, że jest trochę ślisko. Pada deszcz. I może być ciężko z nim. No a tutaj... Tutaj słabo. Musimy na ten wyścig dragowy. Tylko patrzcie, on nim tak nie buja, nie? Może być ciężko. Z drugiego obiegu mówicie, żeby startować. Ja polecę... A, tutaj muszę jechać ten. Z moimi ludźmi. Dobra. Dobra. O, coś go tu fajnie bujnęło. O, o. Nie. Będzie ciężko chyba. O, trochę podniósł. Trochę go podniosło, tylko tutaj nie widać, musiałbym do singla wyjść. Zobaczę sobie gotowe tuningi, bo może ktoś tam zrobił kombinację z innym silnikiem. A może nikt jeszcze nie zrobił go na Willy, ale coś tam ten przód podnosi. No nie wiem. Sprawdźmy, czy coś jest. Find tunes. Race rod. Hot. O jest, coś się pojawiło. Willy. Zobaczymy, jak ktoś porobił ten tuning. Zupełnie, to jest chyba ten drugi silnik. Jest wyższa waga, ale mocy ma więcej. Okej, okay, czyli włożył mu 5-litrową V8 na pewno. I na tej V8, na tej 5-litrowej V8 coś zrobił. Jakiś tuning. No zobaczymy. Pewnie sporo różnic się nie będzie w wyglądzie. No bo tu chodzi o to, żeby był jak najbardziej lekki. Tak samo wygląda prawie. Ale brzmi lepiej.
No dobra, zobaczmy. Jak się buja fajnie. Hehe. To będzie to. Uwaga. Cofniemy. A, ciężko, ale się fajnie buja. A, kurde. Najważniejsze jest to, że fajnie brzmi. Ktoś, no nie wiem właśnie jak ktoś tutaj go stawiał na koło. Chyba obczajam o co chodzi. Trzeba tak, dodać gazu, puścić i potem dodać znowu na maksa, żeby go tak mocno bujnęło, wiecie o co chodzi? Patrz, tak? Ruszasz. Poczekajcie, on to musi tak... O coś takiego, wiecie o co chodzi, nie? Spróbujmy z dwójką. Ciężko jest. O. Ciężko go postawić. Śmiesznie to wygląda. A z jedynki już chyba... Hamulec, gaz, hamulec, gaz. No wiem, też tak robię. I też to tak... Tak sobie wychodzi. O! Udało się, no. Czekajcie. Uwaga. Coś tam go stawia. A spróbujmy z dwójką w ten sposób. Uwaga. No nie da się. Znaczy... Coś tam staje, ale to jeszcze nie jest to, nie? Strzel ze sprzęgła. Właśnie chodzi o to, żeby on nie stracił trakcji. Bo jak zmieli, to już koniec. Musi mieć taką super trakcję, nie? To jest pobrany tunik jakiegoś innego gracza. I ja myślę, że on ma jakiś sposób, żeby go postawić. Spróbujmy jeszcze cofnąć troszeczkę i potem do przodu. Wiecie o co chodzi, coś takiego. Cyk. I teraz. Ech. Teraz chyba najwyżej stanął, ale to jeszcze nie to. Spróbujmy z jedynki. A tutaj z jedynki mieli. Nie jest fajnie. Patrycia, dziękuję ci za donate. Zaraz kończę streama już, wiesz? Będziemy kończyć wspólną grę. Na ten... Hamulec i gaz od razu. Tutaj próbuję jeszcze z górki trochę zjechać tyłem, ale... Ale ciężko jest. O. Zrobić z trójki, mówicie. Z trójki to już go zmuli. Kurde, nie dam rady nim. Ciężko, ale jeszcze na pewno sobie poszukamy jakiegoś auta. Na ten, na Willy. No ten, tym się nie udało, ale jest to fajny samochód. Bardzo dobre, bardzo fajne opcje można z nim porobić, nie? W sensie tuning, ciekawy. No. Tak wygląda sobie Ford, jak on się nazywa? Deluxe 5 Window Coupe. Bo mamy tu 5 okien. Jak to było kiedyś, wiecie, niesamowite, że samochód ma 5 okien. Wow! Dlatego nazwali go 5 Window. Samochód z Mafii 2. O, coś tam, kurde. Ciężko jest go postawić. Myślę, że jakiś tam cwaniaczek dałby radę, ale ja jakoś nie mogę tego ogarnąć. Coś z hamowaniem trzeba pokombinować.
Ale spoko to wygląda. Da się go postawić tylko tak troszeczkę, no nie? To jeszcze nie jest to takie Willy, co ostatnio Isetą robiliśmy.